szkoła, na trzech poziomach nauczania, czyli od podstawowych gimnazjów aż po liceum. Również mam kontakt z dziećmi szczególnie uznanymi. Moja szkoła z drugiej strony w Gdańsku prowadzi taką specjalną... Mikołaj, właśnie! Prowadzi taką klasę z programem autorskim, w której dzieci mają w całym cyklu 18 godzin nauczania. Dużo więcej matematyki, także to jest taka klasa no i ponieważ wychowanie w programie nauczania jest 5 godzin w cyklu informatyki, a ja mam 15, więc naprawdę mogę bardzo dużo z tymi dziećmi zrobić i te dzieci po prostu wyjdą wyeliminowane, mam nadzieję, programistycznych głównie. Tak właśnie później nauczamy programowane. Więc żeby sprostać dużym wymaganiom, począwszy uczenia dzieci, małych dzieci, aż po dzieci, które później stają matury, no, potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie. No i w tym właśnie oprogramowaniu wykorzystuje w sobie tylko i wyłącznie oprogramowanie otwarte i Linuxa jako podstawowy system operacyjny. O czym chciałbym powiedzieć? O wymaganiach edukacyjnych i metodach. Zobaczymy, w jaki sposób oprogramowanie, otwarte oprogramowanie jest pewne. Jak zarządzać komputerami uczniów, jako przykład taki program mało znany w Polsce, na świecie, dobrze. Co nauczyciel musi, w jaki sposób nauczyciel musi próbować? Otóż nauczyciel ma obowiązek realizować podstawy programowe. Czyli ogólnie jest tak, że nieważne jaki metod używa i tak dalej, ważne jest, że ja mam zrealizować podstawę programową. Jeżeli jakiegoś części podstawy programowej nie zrealizuję, to pojawia się spory problem nauczyciel może mieć bardzo poważne i szkoła, ogólnie dyrektor może mieć bardzo poważne problemy. To na przykład znamy z takiej sytuacji, jak jedna pani polonistka nie przerobiła kamieni na szaniec musiała powtarzać egzamin gimnazjalny dla nich, bo było pytanie właśnie z tej lekcji. Tutaj pod tym względem jest problem. Natomiast nie jest powiedziane, że w jakim stopniu ma być przerobiony. Bo jeżeli ta pani polonistka po prostu wspomniałaby na lekcji, poświęciła nawet jedną lekcję na tę lekturę, którą uznała za niezbyt ważną, powiedzmy, to zrealizowałaby program, czyli problem byłby odhaczony, tak, i wszystko byłoby ok. Pytanie, czy edukacja ma służyć odhaczeniu programu nauczania, tak? To już jest pytanie dla każdego, kto próbuje uczyć. Więc podstawa programowa wcale nie narzuca w żaden sposób wyboru oprogramowania. Zresztą jeśli chodzi o oprogramowanie otwarte, to nawet jest gdzieś tam wspomniane w jakichś ustawach na temat tego, że można używać oprogramowania opartego na wolnych licencjach. Natomiast każdy nauczyciel ma prawo wybrać takie oprogramowanie, jakie ma i ewentualnie jakie mu szkoła zakupi. Zawartość podręcznika niektórzy uważają, że to jest właśnie to, co trzeba realizować, a to nie jest zupełnie prawda, ponieważ to jest tylko propozycja realizacji materiału nauczania, czyli do swojej podstawy programowej. Natomiast nauczyciel ma prawo i nawet obowiązek wybrać z tego to, co uważa za pewne rzeczy uważa za ważniejsze, inne za mniej ważne i zwrócić jakby większy uwagę i nacisk położyć na rzeczy, które się powiedzmy bardziej przydają, które są efektywniejsze w dalszym nauczaniu. No i korzystanie takie sprawy przyziemne, jak korzystanie z rozkładu materiału. Niektórzy mówią, że Linuxa nie można uczyć, bo nie ma rozkładu materiału do niego, co jest obiektywną bzdurą. Bo wystarczy wziąć pierwszy lepszy rozkład materiałów i tylko podmienić nazwy programu. Zamiast Worda można używać Writera, także tak,
Nie ma z tym problemu. Jeśli chodzi o metody nauczania. Wbrew pozorom na całym świecie bardzo dużo się zmienia, w Polsce również. Rodzice może tego nie zauważają, natomiast są spore zmiany, jeśli chodzi o sposób nauczania. Wchodzą urządzenia elektroniczne i problem jest taki, że samo wprowadzenie na przykład tabletów, jak niektóre szkoły wprowadzają tablety do szkoły, że każdy zamiast książki ma nosić tablet. Nie prowadzi to na pewno do wzrostu poziomu nauczania. Można wziąć jako przykład Krzemową Dolinę, gdzie szefowie IT wysyłają swoje dzieci do szkół, gdzie nie ma ani jednego komputera. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że środki techniczne są pomocą naukową, ale trzeba dobrze umieć zorganizować tą pomoc naukową, czyli nie można tak zrobić, że zwalić nauczanie na elektronikę. Niech elektronika za nas uczy. Tego się po prostu tak nie da zrobić. Co więcej, stare metody, jeżeli będziemy spróbować stosować stare metody z nowoczesną techniką, to niestety polegniemy, dlatego że te metody nie były stosowane. Te metody typu kreda i tablica, to były inne metody, inne czasy. W dzisiejszych czasach trzeba mieć nowsze metody. Jedną z takich metod, wiele jest pomysłów na to, natomiast jedną z takich bardziej popularnych metod jest metoda odwróconej klasy. To jest metoda, która pojawiła się w Stanach Zjednoczonych właśnie przez przypadek. Pewien nauczyciel, zdaje się, że to był języka francuskiego, nauczyciel, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że jakiś nauczyciel językowy nie mógł przyjść do szkoły, a bardzo mu zależało na swojej klasie, więc zaczął nagrywać filmiki. Rzucał te filmiki na taki portal i dawał uczniom do oglądania. Uczniowie oglądali, on w domu leżał w łóżku i nagrywał te filmiki. No i po pewnym czasie wrócił do szkoły i okazało się, że uczniowie więcej się nauczyli, niż gdy on normalnie prowadził zajęcia. Na czym polega to odwrócenie? Tak? Tu mamy tą klasę do góry nogami. Odwrócenie polega na tym, że w normalnym toku nauczania jest tak. Nauczyciel przychodzi na lekcję, robi wykład, czyli opowiada, tłumaczy, wyjaśnia i tak dalej. I te wszystkie wyjaśnienia zajmują dużo czasu. Na sam koniec no, trzeba zrobić jakieś powtórzenie materiału i jeszcze jakieś ćwiczenie, czyli jakąś praktyczną część, tak? Bo co z tego, że dziecko panuje teorię, jeżeli nic praktycznego z tego nie wyniesie. No i niestety na to ostatnie często brakuje po prostu czasu. Fizycznie brakuje czasu, jest za mało godzin. No i ten problem bardzo łatwo rozwiązać. Trzeba odwrócić klasę, bo wtedy co nam robi nauczyciel, jeżeli nie zdąży na lekcję podawać, zrobić zadań? To zadaje do domu. No i wtedy rodzice siedzą i rozwiązują zadanie za dzieci, tak? No dobrze, jak potrafią, ale gorzej jak już na początku jeszcze potrafią w tych młodszych klasach, ale w starszych już mają problem. Jak to można rozwiązać? Oczywiście rozwiązaniem jest właśnie ta odwrócona klasa, ponieważ dajemy dzieciom materiały, przygotowujemy dzieciom materiały, które one mogą przeczytać w domu. Natomiast wszystkie ćwiczenia staramy się wykonać na lekcji. I to jest właśnie to odwrócenie. To, co mieliśmy zadać do domu, to tak naprawdę będziemy robić na lekcji. A to, co robiliśmy na lekcji, zadamy do domu. I to, jeżeli to się stosuje w odpowiedni sposób, to przynosi skutki. No i właśnie ten odpowiedni sposób jest tutaj kluczowy, bo sam pomysł na to, a przejdę na odwróconą klasę i samo się nauczy, to niestety też nie jest to dobre rozwiązanie. Natomiast wymaga to też od nauczyciela zmiany sposobu myślenia, zmiany narzędzi, jakie wykorzystuje na co dzień, także to jest duże wyzwanie dla nauczyciela. No i potrzebuje właśnie tych narzędzi IT, które będą mu niezbędne do tego, żeby zrealizować tą nową metodę. Stosuję również ćwiczenia uczniowskie. Jest to taka metoda, która została udoskonalona przez pana Roberta. Pana Roberta Szpartowskiego, to jest pan, który pracuje w trzecim liceum w Gdyni. Pan Ryszarda. Absolwent, tak? Tak. I ona polega,
dużo można mówić na ten temat, bo to stawia się, szumnie to się nazywa, że stawia się na przeżywanie i emocje, tak? To oczywiście z punktu widzenia psychologicznego tak jest, ale przede wszystkim wszystko polega tam na tym, że nie daje się gotowego rozwiązania, bo często nauczyciele robią tak. Zaczynam lekcję i mówię tak, to zadanie się robi tak, 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 to zadanie się robi tak, tak, tak. Dobrze, robimy teraz dokładnie takie same zadanie, tylko zmieniamy dane. O, już umiecie robić. Guzik, te dzieci nic nie potrafią robić, bo one wyjdą z tej szkoły i one niczego nie potrafią. Wszystko polega na tym, że dziecko powinno samo dojść do rozwiązania i mieć własną metodę na rozwiązywanie konkretnych zadań. Często zdarza się, że dzieci dyslektyczne radzą sobie w życiu znacznie lepiej niż te dzieci niby zdolniejsze, tak? Znaczy, to nie tylko chodzi o zdolność, ale wszystko to polega na tym, że dzieci dyslektyczne same muszą znajdować sobie rozwiązania, tak? Czyli dlatego, że te metody, które w szkołach się podaje, to te dzieci dyslektyczne mają inny sposób najczęściej myślenia, mają jakieś zaburzenia i one muszą to obejść. I one sobie po prostu uczą radzić w trudnych sytuacjach. No i w związku z tym ta metoda w sumie jest bardzo prosta, a polega na tym, że oczywiście jakieś materiały, czyli jest element odwróconej klasy, bo trzeba jakieś materiały podać, czasem coś wytłumaczyć, jeżeli dziecko nie rozumie. Natomiast polega to na tym, że dostaje dziecko zadanie. Te zadanie jest trudne. Dziecko nie jest w stanie zrobić pierwszego zadania na przykład, tak? Ale dziecko wykonuje jakąś tam pracę myślową, zajmuje mu to jakiś tam czas, powiedzmy, ustala się jakiś tam czas na wykonanie zadania i potem przedstawia się dziecku, jak powinno się to rozwiązać. I po pewnym czasie dziecko jest w stanie rozwiązywać już następne zadanie, następne, jest w stanie rozwiązywać. I oczywiście też jest tutaj problem, żeby dobrać trudność zadań, żeby było w taki sposób, że co jakiś czas dziecko zrobi to zadanie, tak? Bo jeżeli dawał takie zadania, że dziecko nieustannie nie jest w stanie zrobić zadania, no to wiadomo, jaki będzie efekt, tak? Natomiast też nie można dawać za łatwych zadań, no bo nawet ci uzdolnieni uczniowie nie mogą sobie pomyśleć, a już jestem taki mądry, że nie muszę się uczyć, tak? W związku z tym dobór zadań jest sprawą bardzo skomplikowaną tak naprawdę tutaj. I to jest w ogóle klucz do całej edukacji, nie tylko myślę w Polsce, ale w Polsce my o tym dużo mówimy, że ta nasza edukacja po prostu leży, ale to jest związane z tym, że nawet rodzice oczekują od nauczyciela, że nauczyciel poda uczniom jakieś gotowe wzory i ci uczniowie będą wszystko umieć, bo będą te wzory stosować. I to nie właśnie na tym polega, że to nie jest tędy droga. Droga polega na tym, żeby nauczyć dzieci myśleć, nauczyć dzieci się uczyć, bo uczymy się przez całe życie. No i stosuję również pokazowe ćwiczenia. Pokazowe ćwiczenia głównie wykorzystują po prostu rzutnik albo ten program, o którym za chwilę powiem, czy e-podcast. Pokazuję po prostu, czasami na samym początku pokazuję, jak powinno się wykonać jakieś tam ćwiczenie. To szczególnie stosuje się w klasach młodszych, żeby dzieci po kolei mogły zobaczyć, co gdzie się klika i tak dalej. I właśnie środki dydaktyczne, jakie są potrzebne do tego. Pracownia stosuje pracownię komputerową z Linuxem, rzutnik multimedialny właśnie do tych pokazów. Potrzebne mi są różne platformy internetowe. Stosuję właśnie platformę internetową OIG, to właśnie się rozwiązuje zadania programistyczne, to są głównie zadania olimpiady informatycznej. To jest właśnie strona zrobiona przez pana Szubartowskiego. Potrzebuję też takiej strony, w której mógłbym gromadzić różne materiały i przekazywać uczniom właśnie w ramach tej odwróconej klasy i to jest, używam do tego otwartej szkolnej platformy. To jest akurat program zrobiony przeze mnie osobiście, za chwilę o nim powiem. Oprogramowanie edukacyjne, które wykorzystuję, wszystkie są wolnym i otwartym oprogramowaniem. No i oczywiście dużą rolę pełni wszelkie zasoby internetowe, filmiki, tak? Dużo znaczenie mają właśnie filmiki, ale też nie można odbiegać od tekstu pisanego. Jeśli chodzi o właśnie to oprogramowanie otwartej platformie, szkolnej platformie, to ogólnie ten program ma służyć
skonsolidowaniu w jednym programie właśnie całej potrzeby nauczyciela w szkole. Od dziennika elektronicznego, które będą wszystkie elementy potrzebne do oceniania, razem z, również jakieś wiadomości, uczniowie mogliby przyglądać oceny, a ten równocześnie strona internetowa, w której nauczyciel każdy może dodać jakieś wydarzenie, które są oficjalne informacje, zdjęcia, forum jakieś dla dzieci i rodziców. Co ciekawe, właśnie w takiej aplikacji można połączyć login i hasło rodzica na przykład, czy ucznia, żeby mógł wpisywać na forum, bo jeżeli zrobimy forum już ogólnie dostępne dla wszystkich, to wiadomo, że zaczną się dziwne wpisy, tak? A tu mamy wtedy kontrolę, że jeżeli rodzice między sobą rozmawiamy, to nikt nie jest anonimowy, tak? Czyli każdy się podpisuje swoim loginem, do którego jest przypisane nazwisko. No i ta najważniejsza część, która tutaj służy realizacji materiału, czyli portal edukacyjny. I portal ten służy właśnie przechowywaniu wszelkiego rodzaju treści, czyli przygotowaniu takich kursów. Do tego generator testu, który oczywiście jeszcze cały czas jest w trakcie pracy. No i uczniowie mogą przeglądać te materiały, tam są filmiki, oglądać. Mogę pokazać przykładową taką stronę. Tutaj mamy portal właśnie. Tu mamy różne elementy z tego portalu i edycja materiałów. Są kursy. Kursy są przyporządkowane do konkretnej klasy. Uczeń ma login, hasło, wchodzi sobie, ma dostępne kursy z różnych przedmiotów. Tu akurat to jest moje, więc to jest tylko informatyka. Tu sobie wybiera jakieś ostatnio przerabiane, na przykład co my przerabiamy. Wyszukiwanie liczb pierwszych, w pierwszej klasie. Tak, tutaj akurat jest tylko przykłady kodów, może jakieś filmiki. Jakieś nie mogę brać filmików, ale są na pewno. W każdym razie... Tak, filmy, ale to jako osobne, tak. W ogóle, ponieważ w tej chwili korzysta intensywnie z tego portalu w zasadzie trzy osoby, dwie szczególnie intensywnie, czyli ja, mój kolega matematyk i anglista, no to ja część rzeczy wykonuję specjalnie dla mojego kolegi, żeby się ten drugi kolega to korzysta tylko to, co jest, natomiast na przykład część filmowa musiała zostać napisana specjalnie pod mojego kolegę, który sam nagrywa filmiki w Geogebrze. Udostępnia uczeń i właśnie chciał tutaj udostępniać uczniom, więc tutaj na serwer szkole się wgrywa te filmiki. Mamy taki sposób na wgrywanie takich dużych filmików, bo to one są dość obszerne, bo po prostu ciężko by było je przegrywać normalnie. On na depa wgrywa i... Tak, wszystko tworzymy sami, aczkolwiek ja często korzystam z jakichś gotowych rzeczy, linki wklejam, nawet części rzeczy na przykład z Wikipedii, sprawdzam tam pod względem metodologicznym, bo różnie bywa. Ostatnio dowiedziałem się, że algorytm to jest słowo staroangielskie, a wszyscy wiemy, że pochodzi od algorytm tego Araba, tak, który tam napisał tą książkę. Ale coś angielski będzie był używany. Także różne rzeczy można się ciekawe dowiedzieć. No i filmy, tutaj widać, tutaj można użyć filmów z YouTube i to jest moja najlepsza sprawa, natomiast mój kolega ma taką fetysz, że on nie chce przekazywać, żeby inne osoby miały dostęp do tych filmów. On chce, żeby te filmy miały dostęp tylko te osoby, które tylko uczniowie, tak? Co wiadomo, że w HTML, jak się nie stosuje DRM-u, to jest takie średnie zabezpieczenie, no ale... Tak, dokładnie. No, po prostu ktoś musiałby... Dla osób, które są nieobecne, no... To...
może to jakieś to jest, tam są zabezpieczenia. Ja mam co prawda pomysł na lepsze zabezpieczenie, ale... Ale na razie, nie, na razie po prostu nie zdradzę, nie mam na razie czasu, żeby to zaimplementować. Zresztą uważam to samo, co tutaj był wykład o otwartym oprogramowaniu, że jednak wiedza musi w dużym stopniu być otwarta, bo jeżeli będziemy zamykać wiedzę, no wiadomo, że każdy musi zarabiać na, również na wiedzy, ale nie można jej, trzeba mieć pewne granice zamykania tej wiedzy, bo jak zaczniemy zamykać, no to się zamienimy w starożytny Egipt, że dużo odkryli, a później nikt o tym nic nie wiedział i cywilizacja upadła. Także tak coś może stać. Nie, niestety nie wszystko jest na logowanie, dlatego że już cały portal został zamknięty i wszystko jest dostępne na logowanie. Także nie można, niestety. Takie może nie wygląda, ale czy wyrobicie to później na pracy? Powiedzmy tam, nauczyciel... Nie, nauczyciel pracuje 24 godziny, także... Nie, to jest w tej chwili to oprogramowanie, w zasadzie to jest open source. A content? Content, to podlega prawom autorskim, jak każde oprogramowanie. Jeżeli nawet nie jest napisane na ten temat, a na niektórych filmikach jest, to to podlega normalnemu prawu autorskiemu, czyli jeżeli ja się nie zgodziłem na umieszczanie tego materiału, to nikt tego nie może umieszczać, tak? To musi być zaznaczone, że to jest jakaś licencja, na przykład te otwarte licencje Creative Commons, tak? Natomiast w takiej sytuacji, jeżeli to jest umieszczone, szczególnie jeżeli jest dostępne pod loginem, no to to jest oczywiste, że to jest prawo autorskie tego zabrania, tak? Chociaż, aplikacja? Tak. Tak, aplikacja na moim koncie, ale szczerze powiem, że nie polecam w tej chwili. Jeszcze. Taka jest prawda, to jest jeszcze beta, powiedzmy beta jeszcze. To znaczy ona działa pod względem ta część, gdyby ktoś chciał używać samej tej części związanej właśnie z tą, z dostarczaniem kontentu, to działa, powiem, bardzo dobrze. W tej chwili cały czas używamy tego, jest dobra, dobrze działa, natomiast niedopracowane są jeszcze sprawy generatora testu i niedopracowany jest sam ten dziennik elektroniczny, ta część dziennika elektronicznego, brakuje paru podstawowych rzeczy, także no i trzeba by się pobawić, bo jeszcze nie jest to zautomatyzowane, żeby na przykład logo można było sobie tak prosto podmienić, trzeba wiedzieć, który to jest plik. Tak, domena akurat jest moja, bo to było wcześniejszy. Ja mam stronę całą tą e-podręcznik.edu.pl i to akurat to podpiąłem, bo niestety nasza szkoła się taką firmę wyładowała, która nie chce nam udostępnić numer naszej. Ciekawe. Co ma dziennik z tym wspólnego? Wspomniałeś, że tam jest niedokończony integracja, taki dziennik elektroniczny, czy to jest wasze? Nie, mam własny. Właśnie o to chodzi, że mam własny dziennik elektroniczny. No i tak jakoś, ponieważ używamy na co dzień dziennika, to jakoś nie mam ciśnienia, żeby robić tych podstawowych rzeczy, czyli takich jak ustawianie ocen, a robię wszystko naokoło, czyli takie rzeczy jak wiadomości, przekazywanie wiadomości między nauczycielami, jak na przykład ostatnio się zajmuję tym, żeby robić takie dokumenty, że każdy nauczyciel wypełnia jakby swoją część dokumentu, to jest składane, jest zamieniane do LibreOffice'a i dostajemy taki wspólny dokument, który po prostu każdy nauczyciel coś tam musi zapisać, jakąś zestawienie czy coś takiego. I takie rzeczy naokoło robię, ponieważ to jest nam szybciej potrzebne niż akurat mi. Natomiast tą część dziennika elektronicznego, to ja zdaję sobie sprawę, że nie napiszę dla nas, bo Gdańsk ma z od góry narzucone, także... Z czego wynika? Dziennik elektroniczny, open source'owy, nie ma racji być. Dlaczego? Dokładnie. Nie, nie można nawet czegoś takiego używać. Przede wszystkim nikt nie... Nie zdecyduje się na używanie platformy, która jest w jakiś sposób bezpłatna. Chyba, że
Właśnie. Chyba, że ktoś inny weźmie odpowiedzialność za to, co jest zrobione. Na pewno nie może tego prowadzić nauczyciel. Okej, ty zrobisz open source'owo, jakaś firma weźmie twoje ten i sprzeda twojej szkole. To w ten sposób będzie działało i to ma rację bytu. Ale nigdy w życiu nie spodziewałbym się, żeby któraś szkoła, jakiś tam eksperymentalnie uczyła takiego oprogramowania Niektóre nie, ale to Cezary by się wypowiedział, ponieważ Cezary pracował w takich szkołach jako administrator i takie rzeczy robili. Oni mieli dziennik Prowmana, chyba dziennik, który był instalowany bezpośrednio na komputerach i miasto zatrudniało informatyka, który to robi. Także da się to zrobić. Na pewno. Tak. Miasto brało odpowiedzialność. Ale miasto również może sobie wziąć takie oprogramowanie i zainstalować, tak? Tak, ale powiem szczerze, że w tej chwili jest tyle komercyjnych, że... No właśnie, to jest kluczowe słowo, powiedziałeś komercyjny. Tak, ale łatwiej jest... Dlatego to nie jest dziennik komercyjny. Tak, ale szkoła i tak nie wydaje swoich pieniędzy, tylko nasze. Więc łatwiej im po prostu, kupmy, nie będziemy musieli się zastanawiać nad tym, ma działać, będziemy mogli zdobyć. Ale to nie tylko szkoła, u mnie w mieście są to na to szanse. Ale to szkoła odpowiada za Więc tak, można w tej chwili alternatywnie można będą. W tej chwili alternatywnie możemy te same funkcjonalności uzyskać na przykład używając jakiejś Jumi lub może Pressa na przykład, Moodle i wybrany dziennik elektroniczny. Tylko że problem jest taki, że będziemy się musieli logować do tych trzech osób, do tych trzech rzeczy osobno, tak? No i to jest... Albo Facebookiem. I oceny będę wszystkie podał na Facebooku. Wszyscy będą wszystko wiedzieć. Jedna wielka rodzina, tak. Dlaczego wybrałem właśnie otwarte oprogramowanie? Po pierwsze, i to nie będę ukrywał, bo wiele osób nie ukrywa to, próbuję otoczyć to, podejść dookoła, otóż ono jest bezpłatne i to jest jakby dla szkoły, ja mówię dla szkoły, to jest najważniejsze. Ja mogę mieć dowolną ilość licencji za taką cenę, jaką chcę zapłacić, bo ja mogę wchodzę na stronę na przykład Canonicala, nie wszyscy lubią. Daje im dotacje, tak? Ale instaluje na tylu maszynach, ile chce. I to dla szkoły jest bardzo ważne. I to najważniejsze, że ja mam najnowsze wersje, bo jeżeli ja przechodzę na pracowni i na pracowni mam Vista, a w drugiej pracowni mam jeszcze XP, no to ciężko jest pracować z dziećmi na takim starym systemie. Więc ja mam dowolny, najnowszy system, wybieram sobie najnowszą dystrybucję Linuxa, i instaluję sobie ile chcę, tak? Na ilu maszynach mi się żywnie podoba. W każdej chwili można ją upgrade'ować do najnowszych wersji, wszystkie najnowsze programy, czyli mam najnowsze programy. Szkoła za to nie ponosi żadnych kosztów. Tak? A ja się nie pytam dyrekcji. Dyrekcja porozmawiała na ten temat i dyrekcja powiedziała, jak ja uważam, i dyrekcja powiedziała, moja pracownia, ja wykonuję, ja o nią dbam. Ja mam o nią dbam. O to też o utrzymanie powiem. Znaczy, w utrzymaniu Windowsa jest taki problem, że w tej chwili jest dużo osób, które zna się na Windowsie i za niewielkie pieniądze potrafi przyjść do szkoły, bo to nie są duże pieniądze. Za niewielkie pieniądze może przyjść do szkoły i coś tam zrobić. Natomiast osoby, które się
interesują, znaczy, które znają się na Linuxie, no to już zazwyczaj więcej tym się płaci. Tak, taki jest. Prosta i nieczasochłonna metoda instalacji systemu i programów i uaktualnienia. Ostatnio miałem właśnie w szkole, mnie poprosili, żebym taki laptop zainstalował system Windows. No to bardzo mi to długo zajęło, bo musiałem tak zainstalować system, sterowniki, później jeszcze jakieś przeinstalować jakieś kodeki. I to naprawdę dużo czasu zajmuje. Gdybym ja na swojej pracowni za każdym razem musiał instalować od nowa co jakiś czas instalować jakiś system, to Windows to po prostu nic innego nie robi, tylko siedzi na tej pracowni i instalować. Natomiast Linuxa instaluję. W zasadzie to jedno stanowisko to jest pół godziny. Później załączam, za chwilę powiem, załączam odpowiednie konfiguracje, robię konfigurację, włączam odpowiednie oprogramowanie i wszystko co potrzebuję samo mi się tam instaluje. Ale są płatne. Tak? Nawet jeżeli są darmowe, to instalując Windows 7 z najnowszym serwis pakiem, tak? Czyli ze sobą 4 giga aktualizacji. Czyli instalacja trwa sama 4 godziny 40. Ale to ja instaluję całą różnicę. Jeżeli instaluję kilka, puszczam na to, co muszę prawie, wtedy to było zdrowo, bo ten radio już mamy zainstalowane. Mniejsze problemy... Mniejsze problemy ze złośliwym oprogramowaniem, to nie jest tak, że nie ma tak, problemów, ale są mniejsze na pewno. Ja przynajmniej się nie spotkałem. No i nie trzeba tego antywirusa instalować. To też już to jest jakaś tam strata czasu i przy słabych komputerach to taki antywirus potrafi no, trochę przymówić. Dla mnie też ważne jest, że sam Linux wydaje mi się, to jest moje widzimisię oczywiście, łatwiejszy i bardziej zrozumiały. Tak? Dla mnie to jest prosty, rozbudowany system. Dla mnie Windows jest taka czarna, zamknięta skrzynka, przez którą wchodzi się, coś tam wyklikuje. I ja powiem szczerze, że nigdy jakoś nie byłem chętny, żeby wynikać, jak to tam w środku działa, jak to wyglądało. Wolałem, jeżeli ja mam się czegoś nauczyć, to wolę się nauczyć o otwartym systemie, niż uczyć się jakiejś zamkniętej czarnej skrzynki. Jak się to ma do... bo pracujesz w ogóle, tak? Jak się to ma do matury sytuować? Też. Matura, na maturze można zdawać z Linuxa. Można zażyczyć sobie, że chcę mieć stanowisko z Linuxa, tylko niestety jest w tej chwili obowiązek KDE używać. G++ jako kompilator, LibreOffice jako pakiet, bo głównie tam się Calc używa i dystrybucja nie jest powiedziana, tylko ma być Linux w KDE i są określone kompilatory. Na przykład w technikum E13 można tam jest obowiązkowy Linux Server 2008. W techniku jest troszkę inaczej, bo technika uczą zawodu i oni na przykład mają naprawa systemu operacyjnego i to już musi być na Windowsie, bo to jest napisane w programie nauczania, więc w podstawie programowej jest zapisane. W podstawie programowej, jeśli chodzi o administrację systemami operacyjnymi. Ale są rozporządzenia ministerstwa, które mówią wyraźnie, wymieniają Windows i Linux. Ale ja nie uczę techników, ale z tego co wiem, to oni mają obowiązek tak naprawdę o tych systemach wszystkich zrobić zajęcia z tych wszystkich systemów. Jak już to robią, to znowu jest kwestia ich wyborów. I na egzaminie jest tylko Windows. To prawda, tak. Dlatego ja uczę w liceum, w gimnazjum jeszcze w podstawówce, także ja mogę sobie dobierać narzędzia, tak jak uważam za słuszne. I te narzędzia są przez ministerstwo uznawane. To jest przedmiot systemowy. Też jest przedmiot systemowy. W zasadzie nawet widzą, przecież ja nie uczę systemu operacyjnego. Co moje dzieci mogą robić na systemie operacyjnym? Przecież nie dam dziecku, żeby zaczęło eksperymentować, pisać mi prawa administratora, bo za następną lekcję przyjdzie następny uczeń i chce mieć komputer sprawdzony do użytku, tak?
Więc musiałbym mieć osobne maszyny, no albo maszyny wirtualne, bo to trzeba by było mieć jeszcze odpowiednio mieć pamięci na tym. Zresztą w samym programie nauczania nie ma, jest mniej więcej, nie ma tutaj takich elementów, że trzeba by było coś tam odmistrować, tak? Jest to prawda o instalacji programu, jakieś, żeby zainstalować antywirus na przykład, jest, są takie informacje. Różna, powiem tak, różna. Jeżeli dają się przekonać, aczkolwiek nie do końca, jest zawsze grupa uczniów, którzy są przeciw. Bardzo łatwo ich rozpoznać, to są miłośnicy Counter-Strike'a i przyszli informatycy w technikach, którzy poszli dlatego, że lubią komputery, bo lubią grać. I nie wiedzieli, co są robić, kiedy się kończy. To jest coś takiego, często jest też taka sytuacja, że moje przyszłe dziecko jest takie dobre na komputerach, a to sobie nie radzi, to pewnie przez ten Linux. To jest często. Mówi, no ale ja mówię, dlaczego pan uważa, że jest bardzo dobry na komputerze? No bo on sobie sam instaluje program. On sobie potrafi sam zainstalować program. No a ja mu mówię, no wie pan, że ma dziecko pierwszej klasy w szkole podstawowej, no i on też sobie może zainstalować program. No i wtedy się rozmowa zmienia się jakby poziom rozmowy i przechodzi się na merytoryczną rozmowę. Więc tak, zarządzanie. To dla mnie jest bardzo ważna sprawa, żeby więcej czasu poświęcić na to, żeby coś tam dzieciom wytłumaczyć, albo żeby pomóc im rozwiązywać ćwiczenia, niż żeby się zajmować, siedzieć i zajmować się klikaniem, a dzieci miałyby coś w tym czasie innego robić. Więc tak, przede wszystkim, żeby to wszystko, te zarządzanie, które za chwilę będę mówił o tych programach, to musimy sobie ustawić stałe IP. To jest podstawa. Nie muszę chyba tłumaczyć, tak? Tutaj większość to są administratorzy, czyli wiadomo, jak to zrobić. Ustawiamy stały adres IP na routerze, jak najlepiej, tak? I on wtedy przypisuje po DHCP, jak zobaczy MAC adres, no to przypisuje mu adres IP i już wiem, że on zawsze będzie taki, jak trzeba. Można oczywiście pobawić się o ustawianie statycznej całej sieci, statycznie IP, ale pytanie po co? No i musimy ustawić adres naszego głównego komputera, który będzie służył nam za serwer. Musimy oczywiście wpisać do profilu host. Pierwszy program, który służy mi do zarządzania, to jest Poptest. Jego alternatywą jest ITAG. Jednak Poptest jest taki bardziej uniwersalny z tego powodu, że dobrze działa tutaj ten sam z LTSP, czyli z tym cienkim klientem z terminalem. Ja to prawda nie używam, ale po prostu jest jakby, ponieważ on działa z LTSP, to jest większe wsparcie dla tego Poptesta i po prostu więcej ludzi się tym zajmuje i stąd trochę jest lepszy. Służy mi to oprogramowanie do przyjęcia kontroli nad komputerem. W każdej chwili mogę zobaczyć, co robi uczeń. Tu mamy taki podgląd, jak to wygląda. Wszystkie komputery to nie są wszystkie włączone, ale jak sobie kliknę dwa razy, albo tutaj wybiorę opcję, to pogieram jakiś pult, ja widzę, co uczeń robi. Mogę przyjąć kontrolę nad jego komputerem, poklikać, powiedzieć, z tego akurat rzadko korzystam. Powinno się przejść do komputera i bezpośrednio pokazać. Również tutaj można oczywiście wydawać polecenia, można dostać się do konsoli sprawami administratora, można wykonać jakieś polecenie, można jakąś wiadomość przekazać uczniowi. Także takie miłe i przyjemne, na przykład wyłączyć komputery na koniec zajęć, tak żeby wszystko było. Także miłe, przyjemne narzędzie ułatwiające nieco pracę nauczyciela informatyki. Jak to skonfigurować, więc konfiguracja wygląda tak, że to już mówiłem, że dodajemy nazwę hosta do adres tego serwera, instalujemy Poptest klient, Ubuntu się po prostu aktywnie instaluje Poptest klient, później w pliku Poptest klient dodajemy, odkomentowujemy linię, serwer i wstawiamy jego IP, pobieramy certyfikaty za pomocą takiego polecenia Poptest klient.
Później instalujemy na komputerze nauczyciela, który będzie to wykorzystać, instalujemy pakiet POP-test, dodajemy tego użytkownika do grupy POP-test, żeby miał prawo właśnie oglądania tych uruchomienia programu. No i trzeba się zalogować, wylądować. Pierwszy raz jeszcze nie wiedziałem, myślałem, że nie działa. I to było takie narzędzie, które używa, to jest Asylum. Jakie są zalety Asylum? Ja się w ogóle długo szukałem takiego programu, który mógłby sobie właśnie zdalnie instalować oprogramowanie na komputerach uczniowskich. No i przeszedłem przez, trochę się interesowałem, Puppet, Chief, Soul, CNEngine. Ten ostatni właśnie CNEngine mnie przez jakiś czas zainteresował, dlatego że ze względu na jego wydajność, on jest po prostu napisany w C i jest po stronie klientów, jest bardzo lekki. No i jego niestety minus jest taki, że dość trudny jest próg wejścia, jest taki duży, trzeba się dużo nauczyć. Ten język, ta składnia języka, tych prom, tam są takie promis, że wpisuje się jaki powinien być stan i on zdąży do tego stanu. I to jest dość skomplikowane i teraz pytanie, czy jeżeli nie chce tylko tym się zajmować, czy warto się uczyć takiego właśnie języka i wchodzić w to. Więc udało mi się znaleźć właśnie Ansible i Ansible jest tak prosty, że przez godzinę możemy już zacząć coś sensownego robić. Po godzinie już możemy coś sensownego zrobić. Instalacja jest bardzo prosta. W tej chwili w Ubuntu wiadomo, to wystarczy tylko odpowiedni pakiet ściągnąć i parę rzeczy tam dopisać. No i ma jeszcze oprócz tego inne cechy, które wyróżniają go od tych wszystkich narzędzi. Otóż widać od razu efekt, co się dzieje. Czyli ja wpisuję komendę, za chwilę patrzę, aha, tu się zainstalowało, tu nie, aha, tutaj, aha, bo mam wyłączony komputer, już wiem o co chodzi, tak? Natomiast w CFNG to jest tak, deklaruję coś tam się dzieje, po pół godziny on tam ma tam swoją, mogę oczywiście częściej to robić, ale na przykład za pół godziny on w ogóle zaczyna się dyskrypcjać i dostaje informację zwrotną, że coś się stało. No i nie jest dobry. Lepsze jest nawet w serwerach, lepiej używać. Znaczy, wydaje mi się, że lepsze jest to właśnie na Sibu, bo widzę, co się dzieje. Jeżeli nie podoba mi się ta metoda, to mogę, oficjalnie mam metodę pull, czyli to klient, bo normalnie to działa tak, że ja na serwerze wywołuję swoje komputery i on przekazuje im, co one mają zrobić. W zasadzie to wszystko działa po SSH, na kliencie jest tylko serwer SSH, zainstalowany nic więcej. Na serwerach normalnie zawsze jest, zazwyczaj jest SSH, także nie ma problemu. A natomiast też można zrobić to na zasadzie Ansible i wtedy to działa tak, że ja to wykorzystuję GitHub, tam się umieszcza pliki, odpowiednie pliki i on zasysa, klienci zasysają z tego GitHuba te pliki i wykonują, tak? Wady, oczywiście ma wady. Wadą jest brak bezpłatnego klienta webowego, to właśnie dla nauczyciela byłby korzyści. Ja myślałem, żeby zrobić takiego klienta, ale no, wbrew czasu. Niezbyt wygodne śledzenie stanu, czyli brak tej historii, zapamiętywania tego, co było. No i problem, jeżeli chciałbym wykorzystać na Windows, no to niestety nie za bardzo, dlatego że jest w tej chwili moduł się rozwijają, ale on jest po linijach i działa bardzo słabo. Konfiguracja jest dość prosta. Instalacja pakietów, wygenerowanie klucza SSH. No i trzeba dodać komputery IP, którymi zarządzam do pliku Ansible/host. Później na komputerach, którymi chcę zarządzać, też instaluję SSH, serwer, akurat w Ubuntu SSH wystarczy, to jest od razu serwer instaluję. Tworzę użytkownika na wszystkich komputerach o tej samej nazwie i z dostępem do sudo i o tej samej loginie i haśle. No i pobieram klucz do serwera.
tu może wypowiadać takim poleceniem, gdzie serwer to jest właśnie, ale jeżeli taka była nazwa mojego serwera, dałem to, to tak to będzie wyglądało. A my możemy działać na dwa sposoby. Pierwszy sposób, którego rzadko korzystam, to jest pojedyncze polecenia. Pierwszy przykład to jest szpitowanie wszystkich osób. Drugi przykład to jest uruchamienie skryptu, czyli mam Ansible, to jest polecenie, wywołuje grupę hostów, czyli ja nazywam te hosty w jakiś sposób, all to znaczy, że wszyscy, minus a to jest domyślny moduł commands, czyli polecenie jakieś, podaję skrypt, minus u użytkownik i minus k oznacza, że zapyta mnie o hasło sudo. Na stronach Ansible w różny sposób pokazują, w jaki sposób, jak można uzyskać prawa administratora. Nie polecam używania konta roota, bo tam na stronie normalnie jest napisane, żeby używać roota też. No, i nie polecam. Także lepiej już używać właśnie jednego użytkownika, a nawet można dodatkowego użytkownika zrobić, który ma prawa administratora, tylko dla samego Ansible. No i ostatnie tutaj to polecenie, to jest typowe takie uruchomienie z instalacją pakietu. Tutaj mamy nazwę pakietu, stan prezent, czyli ma być obecny i tu się powtarza, to jest trochę inna wersja tego samego parametru U. Drugi znacznie lepszy sposób to jest wykorzystywanie specjalnie przygotowanych plików, one są w formacie YAML. Ich składnia właśnie dzięki temu użyciu YAML jest znacznie prostsza, dużo prostsza na pewno niż PP, czyli CSGN. Uruchomienie takiego playbooka następuje za pomocą Ansible playbook i nazwa pliku YAML, to jest minus YAML znowu, czyli znowu chodzi o hasło sudo. No i jeżeli jakiś nieosiągany host, no to pojawi mi się plik z takim rozszerzeniem i wtedy ja go jeszcze raz uruchamiam i on instaluje, dokończa pracę, tą, którą nie udało mi się dokończyć. Mogę pokazać, jak wygląda taki plik. To jest ten użytkownik, użycie sudo i zadania. Tu jest nazwa dla mnie, informacja, żeby wiedział, co on robi, instalacja pakietu Labi. Tu są same w zasadzie instalacje. Także składnia jest bardzo prosta. Jeżeli chcę zainstalować jakiś pakiet, no to w zasadzie sobie kupuję, wklejam jeszcze raz, tylko podmieniam te nazwy i mam instalację. I teraz instaluję czysty system, zapuszczam sobie takie skrypty i one mi się sobie instalują, noc jest długa, jeżeli ktoś ma wolne łącze, zostawia na noc i rano ma wszystko tak jak trzeba. To, żeby jeśli ktoś ma słabe łącze, to polecam apkę Cache. I on załatwia taką sprawę, że ogólnie polega to na tym, że on pobiera pakiet raz na serwerze i zapisuje go. A potem, jeżeli użytkownicy jakieś komputery chcą ten sam pakiet, to on po prostu go udostępnia. Wszystko polega na tym, że używa ono oczywiście Apache'a. I ten upcacher jest napisany w Perlu i po odpowiednim skonfigurowaniu do pliku sources dodajemy, rozdzielamy to nazwą naszego serwera albo IP i numerem portu i on po prostu nasze komputery zasysają, zamiast zasysać paczki z sieci zewnętrznej,
zastosując tego komputera. Można to zrobić na przykład na komputerze nauczycielskim i to działa bardzo fajnie i nie przeciąża sieci. Nie, one rozinstalują wszystko, bo on, jeżeli nie znajdzie tej paczki tutaj, to popiera z tego zespołu. To jest taki pośrednik. To znaczy jest tak, że nie, bo nie mamy prawa, więc nie daje. Ja nie daję uczniom, ja instaluję. Robię to oczywiście wszystko ACIW-u. Jakie oprogramowanie? No to przede wszystkim 50% pracy w młodszych klasach, znaczy może nie tyle młodszych, ale od podstawówki do gimnazjum to większość to jest Office. Tak jest program nauczania, że głównie pracujemy z Office'em, no i w tym idealnie sprawdza LibreOffice. Grafice korzystam z VIP-a, to już w naszych klasach. Dla dzieci jest bardzo fajny, bardzo lubią program ToothPaint. W razie czego Color Paint, to chyba jest błędne napisane Color Paint. Inkscape to już też w starszych klasach, LibreOffice Draw jako też taki prosty przykład grafiki wektorowej. Do programowania młodszych dzieci można używać K-Turtle. Właśnie Kozu używam ostatnio intensywnie, Rabi, CodeBlock, Bluefish. Z moimi uzdolnionymi dziećmi też pracuję z Intelligent Idea, Qtech Creator, Scratch. Scratcha wykorzystywałem tylko na kółku gdzieś tam i Wizard też na kółku zrobiłem. Scratch jest fajny dla takich młodszych dzieci. To bardzo fajne, ale i tak wolę używać właśnie Kozu. To dla mnie to jest lepsze oprogramowanie. Scratch, no powiedzmy, w zasadzie ja już w szóstej klasie wprowadzam Kozu. Kozu to jest takie logo, zaraz powiem. Jest dobrze. Inne oprogramowanie, tu widzę tylko niektóre. Tak? Na przykład G-Compis to jest, jak idę na zastępstwo do maluchów, to właśnie używam właśnie G-Compis. Bardzo fajne programowanie. Różne ciekawe rzeczy dzieci lubią to programować. Używam na przykład, zrobię jakieś elementy matematyki, KB-Branch, to jest taki program, gdzie się łatków uczą. Robię czasem taką lekcję, żeby zapoznały się z programowaniem edukacyjnym, przy okazji trochę sobie poprawiły umiejętność liczenia. Kozu, to jest świetne programowanie, niestety mało znane w Polsce. Nawiązuję trochę do prezentacji dwie wcześniejszych Indiach. Taki pan właśnie z Indii pracował w Stanach Zjednoczonych, wrócił z powrotem do siebie do Indii. No i się nudził i napisał programowanie edukacyjne i to programowanie wykorzystuje ten pincel skalę. W zasadzie cały kod jest kodem w skali, ale ponieważ skala ma możliwość pisania DSL-i, więc całość wygląda jak logo. Można bardzo łatwo, czyli tak, jak zaczynam uczyć małe dzieci, to dzieci mają bardzo prosto składę, taką typową dla tego typu programów. To są prosty porozumienia, naprzód, lewo, prawo, 20 kroków, tak, nawiasach. Zachowane są standard na miasto, to jest jak ktoś używał kiedyś lokomocji, to mniej więcej tak samo wygląda. Ale w każdej chwili możemy to rozszerzyć i zacząć używać bardziej zaawansowanych części języka, Pentli. W zasadzie można praktycznie wszystko programować. Tak? Jak się dołączy jeszcze odpowiedniej biblioteki, to w zasadzie wszystko, co na JVM-ie można zrobić, to można zrobić również w Kozie. On zawiera też poziom GeoGebry, z którym można rozmawiać, ale to już jest bardziej zaawansowane programowanie i tego jeszcze z takich rzeczy dzieci nie robię. Też ma moduł rysowania w 3D, no, ale z akceleratorami na mojej platformie jest cienko, więc tego nie używam. Łatwo go pobrać, pobieramy, instalujemy. Jeżeli ktoś chce, to może sobie właśnie temat, którą właśnie sam stworzyłem, można sobie zastać i używać. Tak, przetłumaczyłem. Właśnie cały ten akurat polski język, który jest tam używany, to jest właśnie przede mnie przetłumaczony. Zalety, więc tak, podsumowując. Jakbyśmy popatrzyli na
to czy warto, czy nie warto używać Windowsa, to ma o to wady i zalety, tak? To jest zalety, wymieniliśmy, że jest bezpłatny, tak? Bezpieczny. Otwarto źródłowe programy wystarczająco są dobre, żeby spełniać rolę w procesie nauczania. Daje też szansę na przeznaczenie więcej czasu na kontakt z uczniami, a nie walkę z oprogramowaniem. I to ważne, że dostępność narzędzi jest nie tylko dla mnie, ale i uczeń idzie do domu i w każdej chwili może wykorzystać dowolny program, tak? Bo dzieci mi mówią, ale ja nie mam domu LibreOffice, bo nie mam Ubuntu. Ja tłumaczę dziecko, że wchodzisz do sieci, szukasz LibreOffice, ściągasz na Windowsa. I masz. I nie muszą się posuwać do piractwa, tak? Bo część dzieci nie ma Worda w domu i co musi robić? Musi piratować właśnie. Są też oczywiście wady. Po pierwsze, nie jest popularny, ale tu jest właśnie ta wada na rzeczywistości jest zaletą, jeżeli chcemy uczyć w taki sposób, żeby dzieci nauczyć myśli. To jeżeli my nauczymy obsługiwać, jeżeli ja nauczę obsługiwać XP, to nawet jak pójdą, zobaczą i to zrobią, to zgubię. Czyli nie mogę uczyć konkretnego oprogramowania tego czy tego, tylko uczyć ogólnie zasad, jakie posługują skróty klawiszowe, tak? Co to jest menu, co to jest belka narzędzi i tak dalej. I w związku z tym tak naprawdę minus, jeżeli chcemy naprawdę nauczyć informatyki, a nie nauczyć klikania, to jest lepszym rozwiązaniem, że oni właśnie tego chcą nie mać. No oczywiście minus jest taki, że dzieci często zwalają przyzwyczajenie do Windowsa i dużo dzieci jest takich, które niechętny. Zobaczmy, proszę na to zobaczyć. To jest profesor, dlaczego Windows nie jest popularny? To jest jedna z przyczyn. Jak ja pytam dzieci, to nie jest znana marka, co to za marka. Dla nich to Windows to jest Windows, oni znają od razu. I o to chodzi. I to jest jeden jakby z głównych elementów. No i oczywiście dla dzieci to jest też dla gier, tak? No bo nie mogę zainstalować tutaj sobie tego alfa do tamtej gry, nie chodzi, to po prostu. No i, ale na Steamie, no szczerze powiedzmy, ile tam jest tych gier, które można sobie pokazać. No, może jak będą na tym etapie, że będą w stanie coś z tego zrobić, to może będą używać. No i tak, ale najważniejsze z tego wszystkiego to jest ten ostatni punkt, czyli brak doświadczenia kadry nauczycielskiej, no bo wszyscy wiele nauczycieli informatyki uczyło czegoś tam innego przedmiotu, przekwalifikowało się na informatyzm, teraz są najzdolniejsi, poszli pracować do Rosji. Reszta została i pracuje w szkole. W związku z tym raczej nie mają dużych umiejętności, jeśli chodzi o... nie są w stanie sobie często poradzić z podstawowymi rzeczami, tak? I potrzebują pomocy, natomiast no... tego po prostu nie da się przeskoczyć w dużej mierze, ale jest dużo takich nauczycieli zaangażowanych, którzy coraz częściej sięgają po Windows. To ja dziękuję za uwagę, że jeszcze nie pytanie, już nie mam czasu. Tak?